Cześć, witam was, jestem Jacob. To jest mój pierwszy odcinek Minecraft z wełną. Dlaczego z wełną? Dom z wełny. Chciałem wam dzisiaj zaprezentować mój świat. Ale na sam początek to pójdziemy się przespać. To jest taki salon. Małe jeziorko. Przepraszam, że na dircie widzicie takie coś. Nie wgrałem przez MC Patchera, ponieważ jestem na najnowszej wersji Minecrafta i są jakieś błędy. To jest sypialnia. To jest taki mały pokój robotniczy. Początek to pójdziemy spać. Śpi. No, śpi. Oczywiście wszystko jest survival. Nie wiem, spróbuję to naprawić, bo wkurzam już samego to. Tutaj taki mały balkonik, większego nie potrzebuję jak na razie. Pod domem jest portal, tego jeszcze nie widać. To jest śmietnik taki. A ja poskopam. To jest mały magazyn. Nic takiego nie mam. Jedynie 27 diamentów i trochę tutaj innych rzeczy. Drewno. To jest ogólna skrzynia. Nasiona, jedzenie, złote jabłka, chyba wiecie jak się robi. Mobów. Tu mam swój pokój do enchantowania. Nie zaktualizowany tekstur paka. Będę się bawił, próbował aktualizować. Chyba, albo nie, dam wam link do tekstur paka. Próbuję go zaktualizować, albo ten, kto stworzył, zaktualizuje. Świnki. No pięknie, podeptały mi całe pole. Aj, teraz są te bugi. Wszystko. Jak wyszła ta nowa wersja Minecrafta, to wszystko mi się zbugowało. Taka mała farma. Mam większą, ale to później. Tutaj będzie stajnia. Kram sobie mam creatures. Mój piesek na razie tutaj jest. A tutaj taki ogród. Przelecimy się tutaj jeszcze. Zmniejszam prędce. Sobie pobiegniemy do mojego pierwszego takiego większego ogrodu. Nie jest za równy, ale ogólnie to mi się podoba. Tak to wszystko wygląda. Aj, te... Aj. Nie wiem już, co mówić na te bugi. Tu taki strumyczek, drzewka, kwiatki, wodospad mały.
Moim zdaniem mi się podoba. Ja to wszystko robię bez planów, robię to na oko, albo jak już buduję coś większego, no to wtedy sobie ściągnę jakiś program i zjeść musimy. To jest moja kopalnia. Dziura w dół i tyle. Tutaj są moje farmy. Dźwięki sobie ściszymy do 4%. Owce. Kury. Świnie. Tutaj mam już automatyczne, większe farmy. Są podpisane arbuzy. Ciach. I teraz, Boże, woda się wyleje. Ojoj. Lagi. I to wszystko tutaj spływa. Oj, 3 FPS-y, 2. No musi to wszystko spłynąć. Jak spłynie wszystko. Wszystko. Ajaj, teraz jak tutaj trafić? Ile ta farma nam daje? Raz, dwa, trzy i pół staka prawie. Później to wszystko zasieje. Jeszcze wrócimy się do kopalni. Wydobyjemy diamenty. Trzymałem specjalnie na nagranie. Tutaj są raz, dwa, trzy. 4 nasze pierwsze diamenty wykopane ze mną. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. 6, 7 to możliwe? Jak tyle diamentów w jednym miejscu? Następne. Po prostu mam takiego farta. Cały czas tutaj się kopię i myślę, że będę się cały czas tutaj kopał, jak tak diamenty przychodzą, to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 29 diamentów, to jest możliwe? Coś mi tutaj nie pasuje. Ale jak tyle aż? Dziwne. W życiu tyle diamentów w jednym miejscu nie znalazłem. Co to, jakiś świat się zbugował? Czy co? Kostki. W następnym odcinku myślę, że się wybierzemy tutaj do tych jaskiń. No. Nie wiem, co tam jest. Sam chcę zobaczyć, co tam będzie ciekawego. Idziemy dalej. Do następnego ogrodu, trochę mniejszego, ale... Ej, bałwan wyszedł. Chodź tu. Jak ty mi wyszedłeś, powiesz? Tutaj następny już czeka tylko, żeby wyjść. Kula śnieżna. Tak.
tutaj śnieg, mały domek. Nie będziemy tam wchodzić, bo tam nic nie ma. Tutaj małe jeziorko. Martwa natura. Teraz pójdziemy do magazynu teraz, większego. Na razie w tym magazynie nic nie ma. Ale to później wszystko przenoszę. Tutaj w tym magazynie będą materiały na budowę jakiegoś ogrodu, a takie podręczne rzeczy to będą zawsze tam pod domem. Tak, zupełnie tutaj nic nie ma. Tu już sobie opisałem, gdzie co będzie. Sobie teraz biegniemy do ogrodu botanicznego. Ups. Nie będę biegnął tą ścieżką, żeby nie przedłużać. Tak, tak, tak. O, tutaj nie było tego buga. Baga, buga, nie wiem. To jest zwykły biom. To jest pustynia. Biom pustynny. Okay. Dziś się zbugowały. Boże. To jest biom śnieżny. Tutaj były bałwany, co zrobiłem. Żelazne drzwi. Tak. Tak. Ups, nie tak. Też mięso. Tak. Teraz pobiegniemy sobie do takich ruin, jakby na wodzie. Świątynia wody i lawy. Jakbym wierzył w lawę i w wodę, to bym takie coś postawił się do tego modlił. Tutaj można sobie popływać, nie wiem. Po tym jest stąd, bo miałam problem z tą lawą, zapalało mi się. To jest świątynia wody. Tak samo jest wykonana świątynia lawy. No to nie są świątynie. No coś dla lawy. Musiałem tutaj wszędzie dać wodę. No to co? Będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Jeszcze co do intra. Sam je wykonałem, jak zrobiłem Porobiłem. Głównie to wykonałem je w Photoshopie. Porobiłem Po prostu zrobiłem kreski, dopasowałem je do tekstury tego Minecrafta, żeby było takie przezroczystej. Znowu nie mam jedzenia. Boże, jak się szybko kończy. Sobie jeszcze pobiegniemy do domu i będziemy kończyć. Ja się zdziwiłem, 28 diamentów w jednym miejscu? Dziwne. Ile ja to budowałem, zbierałem materiały. Ja nie wiem, ten świat mam chyba 2 tygodnie. 2 tygodnie to wszystko zbudowałem. Pójdziemy jeszcze do tego magazynu, pochowamy rzeczy. Materiały. 56 diamentów. No to nieźle.
nasiona. Tak. Muszę sobie zrobić gdzieś skrzynię plony. A może jest nie nasiona ogólna. Ogólnej też nie ma. Nie ma. To sobie zaraz ją zrobimy. Weźmiemy jedną tabliczkę. 16 desek. Raz, dwa. To zniszczymy. Tak. I tutaj będą pylony. Do jedzenia. To. Dobra, ja nie będę tutaj przy was układał. Co do czego? No to już był koniec. Widzimy się w następnym odcinku. Łapkujcie, jeśli się podobało. Łapki w górę oczywiście. Jeśli nie, łapki w dół. W komentarzu, co robię źle, co robię dobrze, co mogę zrobić, co wam się podoba. Zapraszam do subskrybowania po więcej. Czy warto? Nie wiem. To już zależy od was i ode mnie też. Czy będziecie mnie oglądać? No to już był koniec. Zapraszam i dziękuję. Hej, trzymajcie się.